uwagi. Do budynków drgnęły znane ze swojego okrucieństwa oddziały Rona. Jedną z pierwszych ofiar był ksiądz profesor Jan Salamucha. Podczas powstania kapelan oddziału w Obwodu Ochota zginęli też wszyscy ranni mieszkańcy, wielu cywilów i dozorca. Razem kilkadziesiąt osób. Co roku, 11 sierpnia, na podwórku Reduty Wawelskiej gromadzą się mieszkańcy, władze dzielnicy oraz wierni z kościoła świętego Jakuba, gdzie swoją posługę sprawował ksiądz Salamucha. W uroczystościach uczestniczy też pan Zdzisław Grądkowski, obrońca Reduty. Zapraszam państwa do wysłuchania reportażu Marty Rebzdy, Reduta Wawelska. Bardzo blisko ustrzymać. Tu się przyciska? Już włączone. Włączone. Ale proszę tam stanąć, będzie lepiej. Może już? Proszę państwa, to jest ta... Zdzisław Grądkowski. Nasza słynna Reduta Wawelska, ostatnia placówka, ostatnie zgrupowanie. Dowódcą tu był pan porucznik Stach Gołębiewski. I tu ja byłem właśnie i jakoś udało mi się przeżyć. Wydarzenia, które miały miejsce tutaj na terenie tak zwanej Reduty Wawelska, zaczęły się w godzinie rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, około godziny 17. Józef Newkuński, mieszkaniec kamienicy. Oddziały zgromadzone, powstańcze, zgromadzone przy ulicy Dantyszka, przy Parku Wielkopolskim, rozpoczęły nieudany szturm na budynek dzisiejszego Ministerstwa Środowiska i na budynek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Szturm był kompletnie nieudany. Siły powstańcze nie były w stanie sforsować obrony niemieckiej. Także po ciężkich stratach, zabitych i rannych, te oddziały znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji, wziąwszy pod uwagę, że dookoła były niemieckie garnizony. W związku z tym oddziały zaczęły się wycofywać tutaj na kierunku ulicy Uniwersyteckiej, Wawelskiej, i dostały się właśnie tutaj na teren budynków Wawelska 60, Uniwersytecka 1 i Mianowskiego 15. Układ budynków tutaj jest taki, że ponieważ te budynki oba są w kształcie podkowy i stykają się ścianami szczytowymi, więc tworzyły zamknięty obszar, który mógł posłużyć do obrony. Jak zorientowaliśmy się, że nie ma wyjścia, nie ma pomocy, to w pierwszych dniach od razu robili przy mnie, barykadowali wszystko, bo pierza fruwały wszędzie, bo wysypywaliśmy z tych poszewek, tych czerwonych, i w ogóle worki, nie worki, co było. Wysypywali i ziemię sypaliśmy i pobarykadowaliśmy, to nie dostała się pani, musiała po lince takiej od Mianowskiego, to na pięterku, tam jest takie okienko małe i na pierwsze pięterze tam się wciągało się kogoś, jak się chciał przenieść. Przyjść, wyjść, coś. Wspomnienia marasz i smutne, tragiczne. Teresa Kudelska-Łaszek. Pierwsze dni były takie, ja pamiętam, że miałam duży fortepian Bechsteina, bo grałam na fortepianie, rodzice co mogli, tego nas uczyli, prawda, w wielkiej rodzinie uczyło się języków kilku i tak dalej. I z pierwszego dnia powstania zagrałam Polonez, prawda, Chopina. I dowódca przy tym ochrzanie, bo akurat chowali zmarłych wtedy i rannych. Dostałam po uszach, więc nie entuzjazmowałam powstania, jak zeszłam i zobaczyłam tych rannych i te trupy. I trupy to jakoś się nie entuzjazmowałam. Powstańcy mieli w zasadzie czas na umocnienie swoich pozycji jeszcze 2 i 3 sierpnia. Dopiero przeciwnik zaczął atakować od strony ulicy Wawelskiej. Zaczęły się ataki dopiero około godziny 10, 4 sierpnia. Były to oddziały Rona, generała Kamińskiego, to był renegat, zdrajca rosyjski, tak, który przeszedł na stronę niemiecką i utworzył tak zwaną ruską astrabagitielną narodną armię. I żołnierze tej właśnie tutaj, tej jednostki, dowodzeni zresztą przez oficerów niemieckich, SS, rozpoczęli szturm. Ja byłem na najgorszym odcinku. Ja byłem na odcinku Róg Wawelskiej i Uniwersyteckiej, bo teraz to ta ulica Uniwersytecka jest ślepa. Nie dojeżdża pani do pomnika lotnika i dalej pani już nie pojedzie.
a przed tym to była przelotowa. I oni przyjeżdżali, ponieważ na Mokotowie była silna jednostka lotnicza, ale naziemna. Mieli działa te przeciwlotnicze, wie pani. Oni podjeżdżali i czołgami tam podjeżdżali z tamtej strony. I jak on tam, mieliśmy butelki. No były te butelki fajne, tylko niech pani rzuci 100 metrów butelkę, żeby trafić w czołg. No, a on stanął 200 metrów i pruli, walili w ten narożnik. Kupa gruzu tylko była. Tam poharataliśmy się. Ja po nogach dostałem przecież. W gronie ludzi, którzy znaleźli się na Mianowskiego 15, również znalazł się ksiądz Salamucha. Ksiądz Salamucha, tak się złożyło, że został wezwany 1 sierpnia około godziny 17 do umierającej kobiety na ulicy Mianowskiego 24. Mianowskiego 15 i Mianowskiego 24 sąsiadują ze sobą przez szerokość ulicy. Z tym, że już później nie mógł wrócić do parafii świętego Jakuba, w związku z tym, że zaczęła się tutaj strzelanina. No i ksiądz postanowił zostać kapelanem, do tej wspomagać duchowo obrońców reduty. Ksiądz profesor nie był osobą nieznaną. On był rozpoznawany przez mieszkańców Ochoty, dlatego że od roku 1941, jak mi się wydaje, był po prostu duszpasterzem pracującym na terenie parafii świętego Jakuba. Paweł Skibiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. I rzeczywiście pracował między innymi z osobami ze środowisk intelektualnych, kulturowych. Sprzed wojny był też postacią, która no, odgrywała pewną rolę społeczną, to znaczy był zaangażowany w rozmaite przedsięwzięcia modlitewne, ale także w rozmaite przedsięwzięcia polityczne. Był człowiekiem związanym z ścisłym kierownictwem Organizacji Polskiej, czyli tajnej struktury politycznej Obozu Narodowo-Radykalnego. Nie do końca wiemy, na czym to zaangażowanie polegało, czy to było zaangażowanie stricte duszpasterskie, czy to było tego środowiska, czy to było zaangażowanie także polityczne. Wydaje się, że elementy zaangażowania politycznego istnieją, dlatego że ksiądz profesor przed swoim aresztowaniem w Krakowie w 1939 roku w związku z Sonderaktion Krakau był w ścisłym kierownictwie grupy Szańca. Natomiast na czym dokładnie polegała jego działalność, nie wiemy. Ale to nie była jedyna działalność. Z tej działalności politycznej chyba nie do końca zdawali sobie sprawę nawet jego zwierzchnicy kościelni. Cudowny człowiek. On udzielał tutaj ślubu jednej parze, bo im miłość była powstała. I tych rannych wszystkich grzebał, płakał nad nimi, modlił się. Opiekował się nami wszystkimi, dodawał nam otuchy. No, był wspaniały ksiądz. A teraz złożymy tu kwiaty. Pani burmistrz, poprosimy. Na dziedziniec jeszcze wejdziemy później. Późniejsze wydarzenia, no to z dnia na dzień intensywność tych szturmów narastała. Straty w rannych, w zabitych oczywiście rosły. W związku z czym już dosyć wcześnie zaczęto rozważać możliwości wyjścia z tego okrążenia. I taka możliwość zaistniała, ponieważ lokatorzy tych domów, tutaj kilku inżynierów, którzy brali udział nawet w projektowaniu czy w budowaniu tych tutaj obiektów, wiedziało, że istnieje możliwość przebicia się z piwnic budynku przy Wawelskiej 60, tutaj tego sąsiedniego, do kanałów, które biegły wzdłuż ulicy Wawelskiej. To była jedyna w zasadzie możliwa droga ewakuacji do miejsc, gdzie były już oddziały powstańcze. To znaczy tam w okolicach kolonii Staszica, tam można było bezpiecznie wyjść. 10 sierpnia po południu, po ugaszeniu pożaru, cała ulica Wawelska i Uniwersytecka była od góry podpalona. Ja namówiłem Stacha, żeby zrobić podkop. Zrobili podkop, poszła grupa i kredo mieli znaczyć sobie, gdzie idą, żeby po tych strzałkach z powrotem wrócić, jak nie znajdą wyjścia. I jak oni poszli tym kanałem, to trafili na ślepy kanał, coraz węższy, mniejszy i w końcu trzeba było się czołgać. I
później, jak wrócili 10, to druga ekipa poszła już z przewodnikiem, który znał kanały, wiedział, dokąd one prowadzą, na kolonie Staszyca, i oni wyszli. A my poszliśmy po pierwszych śladach i trafiliśmy na te ślepe kanały. W 2 czy 3 godziny po wyjściu oddziałów mieszkańcy, którzy tutaj pozostali, lokatorzy, wywiesili białą flagę, ostrzał ustał i po godzinie czy po dwóch pojedynczy żołnierze zaczęli podchodzić od strony ulicy Wawelskiej do tego gruzowiska. Oczywiście pierwsze pytania, gdzie są żołnierze, gdzie są powstańcy? Dozorca tego budynku, pan Buczek, wskazał im miejsce, w którym powstańcy wyszli i zaczęto oczywiście tutaj mieszkańców spędzać na podwórko wszystkich. Ksiądz Salamucha, który nie chciał zdjąć sutanny, był w sutannie. Tutaj część grupa została wyselekcjonowana i zostali natychmiast rozstrzelani. Pozostałych popędzono tutaj na zewnątrz, na narożnik ulica Pługa Wawelska. To już wiem z relacji mojego dziadka, który tutaj, powiedzmy, był w tym czasie. I szykowano ich w zasadzie do egzekucji. I na chwilę przed egzekucją podjechał łącznik na motocyklu, jakiś żołnierz, i przekazał jakieś polecenia dowódcy tego oddziału, który do egzekucji ustawiał tutaj tych mieszkańców. No i okazało się, że prawdopodobnie powiedział, żeby nie rozstrzeliwać, tylko żeby mieszkańców popędzić tutaj na miejsce koncentracji, na Zieleniaku. No i tak też się stało. Chodziliśmy wszędzie, szukaliśmy wyjścia. Ja na tym pierwszym rozwidleniu, jakbym patrzył, w jednym miejscu, może takie jakieś światełko dziwne. Jak się człowiek siedzi w kanale w ciemnym, 7 dni, to wszystko jest możliwe. Wtedy pani halucynacje jakieś ma, głos taki jakiś, wie pani, coś się powie, to nie się wszystko. W tym kanale, bo to jest przestrzeń zamknięta. To myślę sobie, cholera, ja pójdę, zobaczę, co jest. To ja poszedłem. To 1,10 m, owal taki. W tej pozycji się chodziło, a dotąd bagno. A tu jeszcze był chlebak. Ja nie miałem chlebaka wojskowego, tylko taką torbę angielską od maski gazowej, taką brezentową. To tu wisiał ten cholerny sten w kieszeniach. I co mogłem, to tam po kieszeniach, to 2 granaty czy coś, wie pan, co się włożyło. I człowiek tak z tym chodził, to daleko pani ujdzie. A jak się odpoczęło, to znowu się szło, od włazu do włazu. Ale wybić tego nie było czym, mowy nie ma. Okazało się, że to był normalny, te niebieskie światło, które się widziało, to był właz wywalony i nie było w ogóle tego dekla metalowego, bo to był żelibny, gruby taki metalowy dekiel. I to było wyjście akurat przed naszą redutą. Kamienie obok cegły leżały z naszej reduty od strony wawelskiej. Ja znam to wejście, mogę pokazać, do dziś jest. To postawimy teraz znicze pani Zdzisławie pod historycznym kasztanem. Znicze pamięci. Poproszę. Wtedy kasztan był, to było młode drzewko. Ale jak ja wróciłem, to były kartki takie, no. Przypominam sobie, jak się patrzę, stoi to drzewo, cholera. I pełno kartek, bo ludzie, którzy tutaj trafiali, którzy tu mieszkali, kontaktowali się w ten sposób. Na kartkach pisali, jest taki, taki, jestem tu i tu. To drzewo było strasznie postrzelane. Tam jeszcze w tym drzewie tkwiło na pewno odłamki i pociski. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Na koniec pomódlmy się. Ta modlitwa, myślę, że tym bardziej taka będzie serdeczna, bośmy słyszeli te różne historie, opowieści, jakby tamten czas wrócił, więc tym bardziej ofiarujmy naszą modlitwę za wszystkich, za tych, którzy walczyli, zginęli, za wszystkich, którzy stanęli na wysokości zadania, w tamtych czasach zdając egzamin z miłości do ojczyzny i do drugiego człowieka. Jesteście takim żywym znakiem tej trudnej, ale też i mocnej historii.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Był to reportaż Marty Repzdy, Reduta Wawelska. Polskie Radio 24. Mija 77 lat od napaści Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września 1939 roku, zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice naszego kraju, a ZSRR złamał pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. O tym tragicznym dla Polski wydarzeniu z dyrektorem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem Mirosławem Szumiło, rozmawiał Witold Banach. 17 września to jedna z najtragiczniejszych dat współczesnej historii Polski. Dlaczego Związek Radziecki zaatakował we wrześniu II Rzeczpospolitą? Odpowiedź wydaje się oczywista. Związek Sowiecki pod rządami Stalina generalnie był państwem nastawionym na agresję, na zdobywanie nowych terytoriów, a ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej należały wcześniej do Imperium Rosyjskiego, więc z oczywistych powodów Stalin chciał te tereny z powrotem jakby przyłączyć do imperium i skorzystał z okazji porozumienia z Hitlerem w tym wypadku. Tutaj kluczowa staje się data 23 sierpnia 1939 roku. Tak, no 23 sierpnia w pewnym sensie można powiedzieć, że jest ważniejszy nawet od 17 września, bo to jest ta najważniejsza data, w wyniku której w ogóle wybuchła II wojna światowa, bo bez paktu Ribbentrop-Mołotow mogłoby nie dojść do wybuchu wojny. Hitler potrzebował tego zabezpieczenia ze strony wschodniej i porozumienia ze Stalinem, żeby po prostu czuć się pewniej przed atakiem na Polskę, spodziewając się jednocześnie, że do wojny przyłączą się jednak mocarstwa zachodnie, znaczy Francja i Wielka Brytania. Dla Polaków atak ze wschodu był zaskoczeniem. Tak, 17 września jest szczególnie tragiczny, dlatego że to był cios w plecy zadany w momencie, kiedy strona polska się nie spodziewała tego. Chociaż były pewne sygnały o tym, że Sowieci się szykują do ataku, to praktycznie w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego raczej w ogóle nie miano świadomości, że może do tego dojść. Pamiętajmy, że tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow był właśnie tajny i Polacy nie znali jego treści, a oficjalnie zawarto wtedy tylko po prostu traktat przyjaźni między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Więc to był cios w plecy, no i to praktycznie uniemożliwiło stawianie jakiegoś większego oporu, bo na tych terenach poza Korpusem Ochrony Pogranicza i jednostkami tyłowymi po prostu nie było zorganizowanej obrony. Jak wielka była ofensywa Armii Czerwonej? No, Sowieci rzucili do ataku na Polskę dwa fronty, białoruski i ukraiński. To prawie milion żołnierzy, kilka tysięcy czołgów, kilka tysięcy samolotów. Po prostu jednostki regularne w sytuacji po polskiej stronie były bardzo słabe siły, bo większość była zaangażowana oczywiście w walkach z Niemcami, więc tutaj nie było szans na jakąś zorganizowaną obronę. Przede wszystkim dowódcy polskich oddziałów w większości byli zdezorientowani. Tutaj trzeba wspomnieć o tej nieszczęsnej dyrektywie naczelnego wodza, marszałka Rydza-Śmigłego, który wydał polecenie przebijania się, wycofywania na Węgry i Rumunię, ale z zastrzeżeniem, że z bolszewikami nie walczyć, chyba że w wypadku ataku z ich strony próby rozbrojenia oddziałów. Więc dowódcy nie wiedzieli, jak to interpretować i część jednostek po prostu poddawała się bez walki. Inni stawiali opór, nie było zorganizowanej struktury dowódczej, więc każdy na własną rękę stawiał opór. Dlatego też no, Armia Czerwona dosyć szybko posuwała się do przodu. Niestety. I tylko w niektórych miejscach, tak jak w rejonie umocnionym Sarny na Polesiu, gdzie były polskie bunkry w latach 30. zbudowane, to tam opór trwał dłużej, przez kilka dni, ten opór przygraniczny. No i do historii też, do legendy wręcz przeszła obrona Grodna, zorganizowana też jakby samorzutnie, oddolnie. Ten atak Armii Czerwonej był szczególnie tragiczny dla ludności cywilnej, która mieszkała wtedy na terenach Kresów Wschodnich. Tuż po agresji zaczęły się pierwsze akty przemocy wobec ludności cywilnej, ale też oczywiście wobec jeńców wojennych. Trzeba pamiętać, że kilka tysięcy polskich żołnierzy po prostu zginęło od razu i to były zbrodnie wojenne. A natomiast co do ludności cywilnej, no Sowieci zaprowadzali nowe porządki, czyli okupacja sowiecka. Jak ona wyglądała? Czym ona się charakteryzowała? No przede wszystkim Sowieci tutaj podjęli walkę klasową i w zasadzie wszystkich Polaków uznali za wrogów klasowych. Chociażby wszyscy, którzy byli w służbie państwa polskiego, byli uważani właśnie za tych elementy kontrrewolucyjne, a więc nie tylko urzędnicy czy oficerowie w
wyższej rangi, ale po prostu powiedzmy każdy leśnik, listonosz, pocztowiec, wójt, sołtys i tak dalej byłby jakby od razu z góry wrogiem klasowym i rodziny plus polscy osadnicy na kresach wojskowi na przykład też byli jednym z głównych celów sowieckiej tutaj nowej polityki. No i jak wiemy w okresie okupacji sowieckiej no doszło do kilku fal deportacji Polaków na wschód, przynajmniej kilkaset tysięcy osób deportowanych, do tego 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli, wśród nich oficerowie, którzy jak wiadomo potem znaleźli się w dołach śmierci w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje i jeszcze w innych miejscach. No właśnie ten 17 września można nazwać też takim początkiem tej zbrodni, jaką dziś nazywamy zbrodnią katyńską, prawda? Jak to się stało, że tylu polskich żołnierzy, tylu polskich oficerów właśnie skończyło w tak tragiczny sposób swoją drogę żołnierską? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, nie było zorganizowanego oporu i oni po prostu nie zdążyli przebić się na Węgry i Rumunię, zgodnie z dyrektywą naczelnego wodza. Stąd też tak duża liczba polskich oficerów, około 18 tysięcy, wpadła do niewoli sowieckiej niestety. Podobnie urzędnicy, policjanci podobnie byli traktowani. Mnóstwo też już oficerów rezerwy, czy też nawet w stanie spoczynku. Wszystkich później aresztowano, wyłapywano i dołączano do tej grupy. Ich los był przesądzony. Stalin chciał zlikwidować polskie elity, prawda? Tak, oczywiście. No nie wszystkich oficerów wziętych do niewoli zamordowano, bo grupa kilkuset osób była jakby oddzielona od tych, którzy trafili do tych miejsc zbrodni, no ale zdecydowana większość i tutaj była to jak znana dyrektywa Biura Politycznego KCWKPB, czyli w praktyce decyzja Stalina. Do dzisiaj możemy się zastanawiać, dlaczego się zdecydował wymordować praktycznie wszystkich polskich oficerów i w ogóle polskie elity, bo ci oficerowie byli lekarzami, prawnikami, nauczycielami, to praktycznie była elita polskiego społeczeństwa na kresach. No, interpretuje się to również jako zemstę. Zemstę za rok 1920. Tu jest pewna łączność między 17 września, oczywiście rokiem 20, w którym do roku 20 Stalin też brał udział w wojnie z Polakami i dotarł pod Lwów i Zamość razem z armią konną Budionnego i, no i przegrał wtedy. I później niewątpliwie chciał się zemścić za tą porażkę z roku 20. Ten 17 września to jest taki moment, kiedy Rzeczpospolita traci ten jeden z najpiękniejszych obszarów swojej powierzchni, czyli właśnie Kresy Wschodnie, już na zawsze. Jak wielką dla Polski jest strata Kresów? No, należy pamiętać o tym, że w ogóle w 1939 roku, później już po ustaleniach sowiecko-niemieckich z Brześcia, z 28 września, ten podział stref okupacyjnych wyglądał tak, że no praktycznie połowa Rzeczypospolitej znalazła się pod okupacją sowiecką. To był ogromny obszar, to po pierwsze oczywiście zamieszkany nie tylko przez Polaków, przez ludność różnych narodowości, gdzie również Żydzi, Ukraińcy, Białorusini też padali ofiarą tych represji. No i utrata Kresów to jest trudna rzecz do oszacowania moim zdaniem. No to nie tylko tereny od wieków tak zamieszkane przez ludność polską, ale no, przede wszystkim teren, który wnosił wiele do kultury polskiej, tradycji. No, pamiętajmy, że praktycznie wszyscy nasi najbardziej znani pisarze rodzili się tam w tych terenach, jak Mickiewicz Słowacki, czy też inni wybitni Polacy. Tak, to była po prostu radykalna zmiana w historii naszej Polski, bo nigdy wcześniej ani później nie doszło do tak gwałtownej zmiany, jakby przesunięcia w ogóle terytorialnego, jednocześnie zmiany struktury społecznej, utraty elit, jak właśnie w wyniku w ogóle II wojny światowej. No, oczywiście ta wojna nie przyniosłaby tak tragicznych skutków, gdyby nie 23 sierpnia, a potem 17 września. W Krakowie ta noc będzie należała do aktorów i do widzów. W ramach 10. edycji Nocy Teatrów za darmo będzie można zobaczyć ponad 70 spektakli i przedstawienia. Więcej Paweł Pawlica. Swoje drzwi otworzy 12 teatrów instytucjonalnych. Przedstawienia przygotowały też grupy tańca oraz teatry uliczne, mówi Stanisław Dziedzic, dyrektor Wydziału Kultury krakowskiego magistratu. A jeśli plener, no to przede wszystkim ta najcudniejsza widownia, czyli rynek krakowski i spektakle do tego specjalnie przygotowane. W czasie Nocy Teatrów będzie można zwiedzić również zakamarki krakowskich scen, między innymi Teatru Słowackiego, mówi jego dyrektor Krzysztof Głuchowski. To jedna z niewielu okazji, żeby zobaczyć ten niesamowity budynek od drugiej strony, wejść za kulisy, wejść do maszynowni. Co roku w Nocy Teatrów bierze udział kilkanaście tysięcy widzów i zwiedzających. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Instytut Książki promuje polską literaturę we Lwowie. Autorzy z Nadwisły cieszą się popularnością wśród ukraińskich czytelników goszczących na lwowskim forum wydawców. Jest to jedna z największych imprez literacko-wydawniczych na Ukrainie. Na forum oprócz bogatej ukraińskiej oferty odbywają się spotkania z polskimi pisarzami i prezentacja polskich książek. Jak tłumaczy goszczący na lwowskim forum wydawców dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, polska oferta to tłumaczenia literatury, ale też polskie książki w oryginale. Z jednej strony chodzi o to, żeby naszą literaturę przekładać i inspirować do jej percypowania Ukraińców. Trzeba to robić w takim razie w ich narodowym języku. Z drugiej strony pamiętajmy, że tu żyje bardzo dużo Polaków i oni chcą tą kulturę kontynuować, kontakt z nią w języku rodzimym. We lwowskim forum uczestniczą również czołowi ukraińscy literaci i oczywiście tłumy publiczności. Autopromocja. Radio 24. Poeta Jakub Kornhauser o obserwacji ptaków i pisaniu o nich wierszy. Doktor Monika Małkowska o historii nakryć głowy. A z radiowego archiwum fragment dystyngowanego kryminału Agaty Christie. To wszystko w audycji Kultura niecałkiem osobista jutro o 23.10. Zapraszam, Magda Mikołajczyk. Minęła 22. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Warszawie odbyły się uroczystości w 77. rocznicę agresji ZSRR. Wysoki rangą dowódca brytyjskich sił zbrojnych ocenił, że Wyspy Brytyjskie są bezbronne. Na koniec zajrzymy do Włoch. Tamtejsi więźniowie ważą piwo. Paulina Łukawska, zapraszam. Warszawiacy, przedstawiciele władz państwa, kombatanci i harcerzy oddali hołd Polakom pomordowanym na wschodzie. 77. rocznicę agresji ZSRR uroczystości odbyły się przed pomnikiem pomordowanych znajdującym się na stołecznym skwerze Matki Sybiraczki. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powiedział, że Niemcy i ZSRR zmówiły się przeciwko Polsce na długo przed 17 września. Rozmowy dyplomatyczne poprzedzające agresję będącą czwartym rozbiorem Polski zaczęły się co najmniej pół roku wcześniej, powiedział szef resortu obrony. To Stalin nęcił Hitlera, a Hitler podpuszczał Stalina. To oni wzajemnie zmawiali się, jak podzielić Europę i świat, ale nie byłoby to możliwe bez podziału i zniszczenia Polski. I to jest istota daty 17 września, która pociągnęła za sobą najstraszliwsze na świecie męczeństwo narodu polskiego. Ilu było zabitych i zamęczonych? Ilu wwieziono do łagrów? Jak podkreślał Antoni Macierewicz, do dziś historycy nie obliczyli, ilu było Polaków zamęczonych, wywięzionych do łagrów, pomordowanych. Jak wyjaśniał, do dziś Federacja Rosyjska nie ujawniła podstawowych dokumentów w tej sprawie. Uczestnicząca w uroczystościach prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc wezwała do szczególnego uczczenia pamięci bezimiennych ofiar i uznania losu pomordowanych i prześladowanych za ostrzeżenie przed totalitaryzmem. Dziś w tym dniu, Światowym Dniu Sybiraka, zapalamy znicze, aby właśnie uczcić pamięć wszystkich ofiar stalinowskich wywózek, wśród których są tysiące bezimiennych, spoczywających w nieznanych zupełnie miejscach tej nieludzkiej ziemi. Bilans strat narodu polskiego, jak tu wspomniano, do dzisiaj nie jest zamknięty. Dlatego naszym obowiązkiem jest zachowanie i przekazywanie pamięci. Przewodniczący Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński przypomniał, jaki był los ludzi wywiezionych na Sybir. Zesłańcy umierali z głodu, wyczerpania i nieludzkich warunków życia. Śmierć zbierała swoje żniwo jak w krwawych bitwach na froncie, ale śmierć następowała powoli w nieobrażalnych cierpieniach. Ziemia sybiryjska i kazachstańska kryje wiele tysięcy mogił, po których już nie ma śladu. Najsłynniejsze z okrucieństwa obozy to Kołyma, Workuta, Norys, Magadan i wiele innych. Więcej o uroczystościach 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę już za chwilę na antenie Polskiego Radia 24 w magazynie 24 godziny w Polsce i na świecie.
Wyspy Brytyjskie są praktycznie bezbronne i błyskawicznie uległyby potencjalnej rosyjskiej inwazji lub atakowi z powietrza, ocenia były wysoki rangą dowódca brytyjskich sił zbrojnych. Generał Sir Richard Burns skierował memorandum w tej sprawie do ministra obrony Michaela Fallona. Oszczędności na obronie pozostawiły tylko fasadę spektakularnych wielkich projektów, jak budowa dwóch lotniskowców, stwierdza generał w 10-stronicowym memorandum, które przeciekło do mediów. Generał Barons niepokoi się też, że brytyjska strategia przestała brać pod uwagę możliwość wojny na dużą skalę, a zdolności operacyjne sił zbrojnych obliczone są na pomniejsze konflikty i operacje antyterrorystyczne. Armia przyzwyczaiła się operować z bezpiecznych baz w środku teatru działań i nie miała od dziesiątków lat do czynienia z silnym przeciwnikiem ani z wojną ruchową. Kraj i skierowane do akcji wojska byłyby niemal bezbronne wobec ataku z powietrza, pisze generał Richard Barons. Jak stwierdza, jest to szczególnie niebezpieczne, zważywszy na nieobliczalność postępowania Rosji, ilustrowaną atakiem na Gruzję, aneksją Krymu i interwencją na Ukrainie. Adresat memorandum, brytyjski minister obrony Michael Fallon, nie zajął jak dotąd stanowiska wobec tych zarzutów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. We Włoszech moda na rzemieślnicze browary nie ominęła nawet zakładów karnych. Ważą więc piwo również w rzymskim więzieniu Rebibbia, a każdy gatunek ma inną nazwę świadczącą o poczuciu humoru producentów. Więcej na ten temat Marek Lenert. Słabiutkie piwo o intensywnym zapachu nazwano koniec kar. Bądź grzeczny, to piwo bardziej wyrafinowane, a koza jest ciemne i nisko fermentowane. Najwięcej obiecuje butelka opatrzona etykietą Poczuj się wolny, a pewne nadzieje budzi piwo z wolnej stopy. Więźniowie należący do spółdzielni Semi di Libertà, nasiona wolności, nie tylko ważą piwo, prowadzą kursy odpowiedzialnego spożywania alkoholu, a także praworządności, czyli ABC tego, co wolno, a za co można znaleźć się za kratkami. Piwo z rzymskiego więzienia Rebibbia zadebiutuje 2 października podczas tutejszej wersji Oktoberfest. Jego producenci od prawdziwych piwoszy dowiedzą się, czy się im udało. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. W nocy w północnej połowie kraju pogodnie, na pozostałym obszarze duże zachmurzenie i opady. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do 14 w południowej połowie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni oraz wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 22. 24 godziny w Polsce i na świecie. A w programie między innymi 77. rocznica napadu Związku Radzieckiego na Polskę. Do dziś leczymy rany, choćby demograficzne, wynikające z olbrzymich strat, które ponieśliśmy jako naród polski. Także żyjemy w diasporze. Blisko 160 tysięcy oświadczeń z całej Polski wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. okienka transferowego ZUS-OFE. 88,5 tysiąca zdecydowało się na przekazanie swoich składek do OFE. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza doniesienia o kolejnym ataku na Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Ten incydent został uznany za czyn o podłożu ksenofobicznym. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. 24 godziny w Polsce i na świecie. 77 lat temu Związek Radziecki napadł na Polskę. 17 września 1939 roku oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na nasze terytorium. Agresji dokonano na mocy tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Rosjanie zaatakowali o godzinie 6 rano. Wcześniej przekazali polskiemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu notę stwierdzającą, że Polska już nie istnieje i informującą o wkroczeniu wojsk radzieckich na nasze terytorium. Ambasador Grzybowski wspomniał po latach w Radiu Wolna Europa ten dzień, kiedy około 2 nad ranem otrzymał telefon z sekretariatu wiceministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Władimira Potomkina. Poproszono go wówczas o szybki przyjazd. Byłem przygotowany na złe wiadomości, ale te, które na mnie czekały, były jeszcze gorsze, mówił ambasador. Potomkin odczytał mi tekst noty Mołotowa, mówiący, że państwo polskie przestało istnieć, wobec czego rząd sowiecki nakazał swym wojskom przekroczyć granicę Polski. Odmówiłem kategorycznie przyjęcia noty, oświadczając, że mogę jedynie zawiadomić mój rząd o agresji sowieckiej.
Wielu historyków uważa radziecką agresję za czwarty rozbiór Polski, a zdecydowana większość za napaść zbrojną podjętą, tak jak niemiecka, bez wypowiedzenia wojny. Historycy są zgodni, że dla Stalina była to również osobista zemsta za klęskę poniesioną podczas najazdu na Polskę w 1920 roku. Generał Felicjan Sławoj Składkowski, który we wrześniu 1939 roku pełnił funkcję premiera, podkreślał po latach na antenie Radia Wolna Europa, że Polska została wtedy pozostawiona sama wobec agresji ówczesnych potęg hitlerowskiej i sowieckiej. Naród niemiecki rzucił się na nas pod wodzą zachłannego szaleńca Hitlera, a naród rosyjski wsadził nam nóż w plecy z nakazu chytrego Stalina. Niestety pomoc, do której obowiązani byli sprzymierzeni, nie nadeszła. Pobici nie ulegliśmy. Nasz wrzesień, mimo klęski, jest miesiącem krwi i chwały. Propaganda sowiecka określała agresję jako wyprawę wyzwoleńczą w obronie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Wojska radzieckie pierwszego rzutu uformowano w dwa fronty, białoruski i ukraiński, w skład których wchodziło 6 armii. Łącznie było to około 620 tysięcy żołnierzy, 4700 czołgów i 3300 samolotów. Jednostki te posiadały zatem prawie dwa razy więcej czołgów niż Wehrmacht 1 września 1939 roku i dwa razy tyle samolotów bojowych, co Luftwaffe na froncie polskim. Do niewoli sowieckiej trafiło około 250 tysięcy polskich żołnierzy. Już we wrześniu 1939 roku mordowano jeńców. Nastąpiły także masowe deportacje ludności na Syberię i do Kazachstanu, które w sumie objęły około 1,5 miliona Polaków, w tym kobiet i dzieci. Skutki niemieckiej napaści i sowieckiej agresji na nasz kraj odczuwamy do dzisiaj, uważa senator i historyk UKSW profesor Jan Żaryn. Profesor zaznacza, że zarówno niemiecki atak 1 września, jak i agresja Związku Sowieckiego 17 września 1939 roku zapoczątkowały czas w polskiej historii, który przyniósł wiele strat. My jesteśmy nadal jako Polacy, jako naród historyczny, w jakiejś mierze w okowach tamtych wydarzeń, dlatego że ich dramatyczny przebieg powodował, że przez wiele dziesięcioleci nie mieliśmy wolnego, niepodległego państwa. Przez wiele dziesięcioleci leczyliśmy, ale do dziś leczymy rany, choćby demograficzne, wynikające z olbrzymich strat, które ponieśliśmy jako naród polski. Także żyjemy w diasporze. Historyk dodaje, że ciągle należy przypominać tragiczne wydarzenia II wojny światowej. Pamiętajmy jako Polacy, że bez wątpienia te dwie daty, 1 września i 17 września 1939 roku, to daty, które w sposób najmocniejszy wpłynęły także na naszą współczesność, także na te pokolenia, które nie doświadczyły II wojny światowej i jej skutków w sposób bezpośredni, ale pośrednio uczestniczą do dziś. Dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mirosław Szumiło, przypomina, że atak ten był zaskoczeniem dla polskich wojsk. To był cios w plecy zadany w momencie, kiedy strona polska się nie spodziewała tego. Chociaż były pewne sygnały o tym, że Sowieci się szykują do ataku, to praktycznie w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego raczej w ogóle nie miano świadomości, że może do tego dojść. Pamiętajmy, że tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow był właśnie tajny i Polacy nie znali jego treści, a oficjalnie zawarto wtedy tylko traktat przyjaźni między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Polscy żołnierze zaskoczeni atakiem najczęściej dostawali się do sowieckiej niewoli, przypomina historyk. Część jednostek po prostu poddawała się bez walki, inni stawiali opór, nie było zorganizowanej struktury dowódczej, więc każdy na własną rękę. Dlatego też 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli, wśród nich oficerowie, którzy jak wiadomo potem znaleźli się w dołach śmierci w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje i jeszcze w innych miejscach. W sumie z rozkazu Stalina funkcjonariusze NKWD wiosną 1940 roku zgładzili strzałem w tył głowy ponad 22 tysiące polskich jeńców wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku. Wkroczenie Armii Czerwonej oznaczało też tragedię dla polskiej ludności kresów II Rzeczpospolitej, mówi dr Szumiło. Przede wszystkim Sowieci podjęli walkę klasową i chociażby wszyscy, którzy byli w służbie państwa polskiego, byli uważani właśnie za elementy kontrrewolucyjne, a więc nie tylko urzędnicy czy oficerowie wyższej rangi, ale każdy leśnik, listonosz, wójt, sołtys i rodziny. No i jak wiemy, w okresie okupacji sowieckiej doszło do kilku fal deportacji Polaków na wschód, a więc kilkaset tysięcy osób deportowanych.
Uczestnicząc wspólnie z III Rzeszą w rozbiorze Polski, Związek Sowiecki zajął w 1939 roku terytorium naszego państwa o powierzchni około 200 tysięcy km kwadratowych, zamieszkane przez 13 milionów osób. Około 1,5 miliona Polaków wywieziono na Syberię i do Kazachstanu. Skazanym na katorgę i niewolniczą pracę, tylko nielicznym zesłańcom udało się przeżyć i wrócić do kraju. W hołdzie ofiarom wywózek w 2013 roku Sejm Rzeczpospolitej ustanowił 17 września Dniem Sybiraka. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec i zapalił znicz przed warszawskim pomnikiem poległym i zamordowanym na wschodzie. Gdy przed 77 laty Rosja sowiecka dokonała w zmowie z Niemcami ataku na Polskę, chciano zabić polską wolność, mówiła podczas uroczystości na dziedzińcu Muzeum Katyńskiego w Warszawie Anna Maria Anders, przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Podkreśliła, że przez lata chciano zatrzeć pamięć o tej straszliwej zbrodni. Dziś, wspominając polskie ofiary sowieckiej agresji na Polskę, przypominamy ich tragiczny los. Strach i terror dnia codziennego, aresztowania, rewizje, tortury, zsyłki na Sybir oraz do Azji Środkowej dotykały całych rodzin i grup społecznych. Wielu ginęło, zanim dotarło do miejsca przeznaczenia. Inni nie przeżyli ciężkich warunków katorgi. Dla wielu był to początek drogi do miejsca stracenia w Katyniu, Charkowie, Miednoje i wielu innych miejsc kaźni. W Białymstoku uroczystości odbyły się na cmentarzu wojskowym. Wzięli w nich udział m.in. ci, którzy w czasie sowieckiej agresji mieli po kilkanaście lat. Byłem po maturze zaraz i nas wzięli do wojska. No, zabrano nam kawał życia. To jest jedno, drugie to było dla nas niesamowity szok, bo wierzyliśmy w to, że jednak to wszystko potoczy inaczej. Stajemy wspólnie 77. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, aby oddać hołd wszystkim tym, którzy złożyli swe życie w ofierze za wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Widać było po minach oczywiście rodziców, sąsiadów i tak dalej, że stała się wielka tragedia dla Polski. 16 września 1939 roku do Białegostoku wkroczyli Niemcy. Miasto pod panowanie sowieckie przeszło kilka dni później. To była wielka trwoga, tak wspominają wkroczenie Sowietów do miasta najstarsi mieszkańcy Suwałk, którzy wzięli udział w uroczystościach pod pomnikiem żołnierzy września 1939 roku. To tu w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę złożono kwiaty i zapalono znicze. Był strach, bo nie wiedzieliśmy, co się dzieje, opowiadają Antoni Taraszkiewicz i Fabian Daniłowicz. Pamiętamy ten dzień tragiczny z tym, że do nas Sowieci wkroczyli nie 17. Dokładnie pamiętam, była niedziela, a oni do nas wtedy wkroczyli. To była trwoga, wie pani. Przyjechał najpierw czołg sowiecki, wyszedł taki komisarz, koleżanka mówi, czego wyście tu przyjechali? Oswobodzić was od panów. Później czołgi przejechali przez rzekę. Koło kościoła Aleksandra postawili 9 czołgów. To jest nie do opisania. A później nadciągnęła ta szarańcza kawalerii w łachmanach takich, panie, brudne, to obdarte. Tak to zostało przez 2 tygodnie. Wszyscy bali się, nie wiedzieli, co się dzieje. W suwalskich uroczystościach oprócz mieszkańców i władz miasta wziął udział m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Także na krakowskim cmentarzu Rakowickim uczczono pamięć osób, które zginęły z powodu ataku Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Pod pomnikiem ofiar komunizmu zgromadziły się poczty sztandarowe kilkunastu szkół z Krakowa oraz kombatanci i krewni zmarłych. Przeżyliśmy to wszystko i za ciężko się to wspomina. Pamiętam pierwsze czołgi na ulicy Kalwaryjskiej w Wilnie. Nie lubię tego czasu wspominać, bo to tylko łzy toczą się do oczu. Nie chcę pamiętać i wszystkim współczuję tym, co byli, a równocześnie dziękuję tym, co nas wspierają. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W piątek w krakowskiej Bazylice Mariackiej odbyła się także uroczysta msza w intencji wszystkich ofiar sowieckiego i niemieckiego totalitaryzmu. Później zebrani przemaszerowali ulicą Grodzką pod Krzyż Katyński, gdzie uczczono pamięć zmarłych modlitwą pod przewodnictwem księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Tymczasem w Lublinie zorganizowano bieg pod hasłem Mila Pamięci Ofiar Komunizmu. Stając wspólnie na starcie w rocznicę napaści ZSRR na Polskę, zawodnicy będą mieli okazję w ten sportowy sposób przypomnieć dramatyczną historię pokoleń Polaków i oddać się należną cześć ofiarom. Mówią organizatorzy, a wśród nich dyrektor biegu Marek Wątorski, NSZZ Solidarność, region środkowo-wschodni. Z tego co wiem, też pierwszy taki bieg w Polsce, jeden z elementów biegowej triady pamięci, którą chcemy w Lublinie rozpropagować. Ponad 400 zawodników zapisanych, także mam nadzieję, że w ten sposób godnie młodzież, dzieci, uczniowie, rodzice, mieszkańcy miasta upamiętnią pamięć ofiar komunizmu. Wcześniej zapłonęły znicze przed światłem pamięci ofiar komunizmu przy Królewskiej w Lublinie. Czesław Wójtowicz ze Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 17 września 1939 roku miał kilka lat, ale pamięta dyskusję w domu rodzinnym. Powstał problem, kto będzie lepszy, czy brunatny, czy czerwony, w pokoleniu dziadków dyskutujących wówczas. Ja wówczas jeszcze niewiele na ten temat wiedziałem, ale w 1944 roku okazało się, że i jeden, i drugi byli tak okrutni, bezwzględni w tępieniu Polski, że różnicy między nimi większej nie było. Po wojnie Czesław Wójtowicz trafiał do więzienia dwukrotnie jako uczeń. Po raz pierwszy za zorganizowanie w szkole obchodów, między innymi Święta Konstytucji 3 maja. A w galerii Kordegarda na krakowskim Przedmieściu do 2 października prezentowana jest wystawa Jeśli zapomnę o nich. Upamiętnia ona ofiary sowieckich zbrodni w latach 1937-1956. 77. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę wernisaż otworzył prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski. W hołdzie pomordowanym przez NKWD Polakom zapalił symboliczną świecę. Zaczynamy tę wystawę od sprawy mało znanej w Polsce jeszcze, czyli ludobójstwa na Polakach w roku 1937, kiedy dekret Jeżowa rozpoczął czystkę na mniejszości polskiej w Związku Sowieckim, tych zamieszkałych wzdłuż kordonu ryskiego, który przeciął na pół strefę osiedlenia Polaków, którzy mieszkali do czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mira Wszelaka z Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom mówi, że centralnym elementem wystawy jest multimedialna prezentacja przedstawiająca miejsca kaźni, łagrów i zsyłek Polaków. Osią jest olbrzymia mapa Związku Sowieckiego z miejscami kaźni Polaków. Jest również seria portretów polskich generałów, którzy zostali straceni w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Również krótka prezentacja multimedialna opisująca miejsca straceń od 1937 roku. Wystawę zorganizowała Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom wraz z Narodowym Centrum Kultury. Ekspozycja przypomina m.in. o ponad 111 tysiącach ofiar operacji polskiej NKWD, przeprowadzonej w latach 1937-1938 przeciwko Polakom mieszkającym na terenie ZSRR, około 22 tysiącach przedstawicieli polskiej inteligencji zamordowanych w 1940 roku strzałem w tył głowy w Katyniu, Charkowie i Miednoje, czy innych miejscach kaźni oraz aresztowanych i deportowanych w głąb Związku Sowieckiego Polakach. W Rosji nie wspomina się 17 września 1939 roku. Przeciętni Rosjanie niewiele wiedzą na temat napaści ZSRR na Polskę, a władze przemilczają tę tragiczną datę. Publikowanie w Rosji informacji o sojuszu Stalina z Hitlerem, napaści Armii Czerwonej na Polskę i współodpowiedzialności Związku Radzieckiego za wybuch II wojny światowej jest uznawane za rozpowszechnianie nieprawdy i podważanie ustaleń Trybunału Norymberskiego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Za umieszczenie na portalu społecznościowym tego typu informacji musiał zapłacić grzywnę 37-letni mieszkaniec Permu. Sąd uznał, że opublikowane przez niego treści są nieprawdziwe. 17 września jest wciąż datą zakłamaną w Rosji, przyznaje historyk ze Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow. To jest przeciwna sytuacja, gdy w moim kraju funkcjonuje własne widzenie historii, a cały świat te same wydarzenia postrzega inaczej. Dlaczego nikt nie czuje się zmieszany, zawstydzony? Nikomu nie przychodzi do głowy, że może nieprawidłowo rozumiemy te fakty, skoro wszyscy wokół nas nie zgadzają się z naszą interpretacją. I rzeczywiście można odnieść wrażenie, że polityka państwowa Rosji operuje kłamliwymi faktami. Większość przeciętnych Rosjan nic nie wie o napaści Armii Czerwonej na Polskę. Dla nich wojna zaczęła się dopiero w czerwcu 1941 roku, gdy Niemcy napadły na Związek Radziecki i Stalin zmuszony był stanąć po stronie antyhitlerowskiej koalicji.
Uroczystości patriotyczne na cmentarzu wojennym i głównym placu miasta, pokazy historycznego sprzętu wojskowego i rekonstrukcja epizodu największej bitwy w kampanii wrześniowej 1939 roku. Tak dziś wyglądają obchody 77. rocznicy bitwy nad Bzurą, największej i najbardziej krwawej we wrześniu 1939 roku. Dziś miasto zmieniło się w obozowisko historyczne, mówi Paweł Różdżestwieński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Na tej rekonstrukcji stawiły się prawie wszystkie najlepsze grupy polskie rekonstrukcyjne, ponad 150 osób. Mamy tu kilkanaście pojazdów, sztuk artylerii, zarówno polskiej, jak i niemieckiej. Cały ten sprzęt jest sprawny, dysponujemy historyczną bronią z epoki, ponad setką karabinów. Znajdujemy się obecnie w tankierce TKS, polskiej konstrukcji z 1933 roku. Wyprodukowano ich około 300 sztuk. Replika czołgu Panzer 1. Szymon Gągolewicz, Łódź. Tak jak w 1939 był używany tutaj podczas walk nad Bzurą między innymi. Jest to najlżejszy czołg w armii niemieckiej. Wyposażony w dwa karabiny MG-34. W zasadzie był to czołg, taki pojazd wzmocnienia piechoty. Uroczystości zakończyła rekonstrukcja obrony Sochaczewa, epizodu bitwy nad Bzurą. 24 godziny w Polsce i na świecie. Szef MON Antoni Macierewicz poinformował na antenie Polskiego Radia, że Rosja za pośrednictwem ambasadora Siergieja Andriejewa poprosiła o przekazanie nowych materiałów, które dotyczą katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. O nowych ustaleniach mówili w czwartek członkowie powołanej przez ministra obrony narodowej podkomisji smoleńskiej. O nowych informacjach w sprawie katastrofy rozmawiali politycy, goście radiowej trójki. Prośba strony rosyjskiej o przekazanie dokumentów w sprawie katastrofy smoleńskiej jest w pełni zrozumiała, powiedział poseł PSL Marek Sawicki. Jego zdaniem jednak czwartkowa konferencja podkomisji nic do wiedzy o katastrofie nie wniosła. Na konferencji nic nowego żeśmy się nie dowiedzieli, więc być może one nadal mają charakter materiałów bardzo poufnych i tajnych i chcielibyśmy je poznać. Ja również jestem bardzo ciekawy, co ta podkomisja rzeczywiście ma. Zdaniem doradcy prezydenta Pawła Muchy, Rosjanie przede wszystkim powinni jak najszybciej oddać wrak samolotu. Jego zdaniem podkomisja powołana przez szefa MON przyczyni się do wyjaśnienia przyczyn tragedii w Smoleńsku. Ja ufam w to, że dzisiaj te prace, które trwają zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak i prace, które trwają w sensie procesowym w prokuraturze, czyli czynności procesowe związane ze śledztwem, będą nas przybliżały do prawdy o katastrofie smoleńskiej. Zdaniem posła Grzegorza Długiego z Kukiz15 strona rosyjska manipuluje opinią publiczną i stara się wpływać na przebieg wyjaśnienia katastrofy. Rosja nas rozgrywa jak chce i to mnie najbardziej przeraża. Nasza własność nie jest zwracana, będzie nam zwrócona wtedy, kiedy będzie mogła jątrzyć sytuację u nas. Zdaniem Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej podkomisja smoleńska zajmuje się polityką, a nie wyjaśnianiem przyczyn katastrofy. Jeżeli są jakiekolwiek dowody, jeżeli ta podkomisja ma rzeczywiście jakiekolwiek dowody, to powinna je ujawnić. Takie mówienie o dowodach, mówienie o różnych teoriach jest charakterystyczne dla ministra Macierewicza i trwa od dawna. Dodatkowo mamy informację, że praktycznie to, co było w filmie Smoleńsk, to jest prawie że to samo, co w rzeczywistości było, mimo tego, że nie ma żadnych takich wyników badań. Podobnego zdania jest przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński. Jego zdaniem podkomisja smoleńska zajmuje się wyłącznie snuciem insynuacji. Badania zostały wszelkie przeprowadzone przez komisję ministra Millera. Przyczyny wypadku znamy. Jarosław Sellin podkreślił, że państwo polskie nie zdało egzaminu w przypadku katastrofy. Jego zdaniem komisja smoleńska przywróci Polakom wiarę we własne państwo. Mieliśmy do czynienia w czasach rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej z dwiema katastrofami państwa polskiego. Pierwsza, że w ogóle do katastrofy doszło i druga, wyjaśnianie tej katastrofy. To była też katastrofa państwa polskiego. Przedwczoraj podkomisja smoleńska przedstawiła na konferencji prasowej swoje dotychczasowe ustalenia. Eksperci mówili między innymi o manipulacjach i fałszerstwach w zapisach z czarnych skrzynek TU-154M. Postawili też tezę, że premier Donald Tusk i szef komisji badającej wypadek Jerzy Miller żądali, by polski raport w sprawie katastrofy był taki jak rosyjski. Ambasador Rosji w Warszawie oświadczył, że nie zwracał się do strony polskiej z wnioskiem o przekazanie materiałów dotyczących katastrofy smoleńskiej. Wypowiedź Siergieja Andriejewa opublikowała agencja RIA Nowosti. Wcześniej rosyjskie media informowały, powołując się na wypowiedź ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza dla radiowej Jedynki, że strona rosyjska poprzez swojego ambasadora zwróciła się do Polski o udostępnienie dokumentów, którymi dysponuje powołana przez MON podkomisja badająca przyczyny katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.
Projekt przyszłorocznego budżetu pod lupą strony społecznej. Minister finansów, przedstawiając partnerom społecznym wstępny projekt przyszłorocznego budżetu państwa, powiedział, że umożliwi on realizację polityki społecznej i gospodarczej rządu. Paweł Szałamacha ocenił, że z punktu widzenia finansów jest to budżet odpowiedzialny. Pracodawcy uważają tymczasem, że zaplanowane dochody są zbyt optymistyczne, a wydatki zbyt duże. Jacek Adamski z Konfederacji Lewiatan podkreśla, że dochody mogą nie być takie, jakich oczekuje resort finansów. Widzimy bardzo dużo ryzyk, że dochody będą nieosiągnięte i w związku z tym deficyt może niestety być większy niż został zaplanowany. Związkom zawodowym podoba się utrzymanie na wysokim poziomie wielu świadczeń społecznych, jak chociażby 500+, ale negatywnie oceniają kolejny rok zamrożenia funduszu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, mówi Andrzej Radzikowski z OPZZ. Tam od 7 lat co najmniej nie było podwyżek i to jest bardzo niepokojące. Zamrożenie przez kolejny rok wysokości odpisu na fundusz socjalny. Szykują się też dwie duże reformy. Reforma ochrony zdrowia, reforma edukacji. Też nie odnajdujemy wsparcia finansowego dla tych reform. No, praktyka pokazuje, że nawet najlepiej przygotowane reformy nie da się przeprowadzić w pierwszym etapie bez dodatkowych kosztów. Zgodnie z przyjętym przez rząd pod koniec sierpnia wstępnym projektem budżetu na przyszły rok dochody państwa wyniosą 324 miliardy 100 milionów złotych, wydatki 383 miliardy 400 milionów, a deficyt ma być nie większy niż 59 miliardów 300 milionów złotych. PKB według założeń rządu ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3,6%. Deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,9% PKB, a inflacja 1,3%. Projekt ma być ostatecznie przez rząd przyjęty i przesłany do parlamentu pod koniec września. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 22.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda z małżonką przybył do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Andrzej Duda ma w planach także spotkania z Polonią, z przedstawicielami amerykańskich korporacji i tamtejszej izby handlowej. Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem Barackiem Obamą, ale spotkań z kandydatami do urzędu prezydenta nie przewiduje. O szczegółach Sylwia Białek. Wizyta w Nowym Jorku rozpoczyna ostatni etap kampanii promującej nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. Prezydent spotkania w cztery oczy zamierza wykorzystać do rozmowy właśnie na ten temat, zwłaszcza, że jak mówił minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski, każdy głos się liczy. To jest bardzo zadanie trudne i ambitne, dlatego że także znając wewnętrzne uwarunkowania ONZ-u, proces decyzyjny, wynik będzie do końca niepewny. Do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Barackiem Obamą dojdzie podczas kolacji, którą prezydent Stanów Zjednoczonych wyda na cześć przywódców biorących udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zawsze jest taki moment, oczywiście no krótki moment, tak, bo to nie są spotkania o charakterze bilateralnym, na to, żeby przez chwilę porozmawiać. Prezydent, pytany na konferencji prasowej w piątek, czy spotka się z kandydatami do urzędu prezydenta, stwierdził, że byłoby to w jakimś sensie włączaniem się w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Sylwia Białek, Polskie Radio. San Sebastian na północy Hiszpanii rozpoczął się 64. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. O Złotą Muszę, czyli główną nagrodę, rywalizuje 20 filmów. Jest wśród nich polska produkcja Plac Zabaw Bartosza Kowalskiego. Pierwsza projekcja Placu Zabaw odbędzie się w poniedziałek w południe. Będzie to jego międzynarodowa premiera. Film opowiada historię nastolatków w dniu zakończenia roku szkolnego. Prawie 150 polskich dzieci rozpoczęło dzisiaj naukę w szkolnym punkcie konsultacyjnym w Dubaju. Polska szkoła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. O szczegółach Anna Ducińska. Języka polskiego i polskiej historii uczą się dzieci coraz liczniejszej Polonii. Gdy szkoła powstawała, Zjednoczone Emiraty Arabskie były pustynią, a nie znanym dzisiaj z folderów reklamowych państwem pełnym najwyższych budynków świata. Niełatwo przekonać dzieci do sobotniej nauki w polskiej szkole. To chyba mój czwarty rok. No też sześć. Wszystkie na co dzień kształcą się w amerykańskich i brytyjskich placówkach, a ich pierwszym językiem stał się angielski, tłumaczy dyrektor Mariola Cieślik. To jest, myślę, bardzo istotne, żeby dzieci potrafiły rozmawiać po polsku również z rówieśnikami.
Diana z 6 klasy dojeżdża na lekcję prawie 1,5 godziny. Mieszka w Al Ain. Też, żeby się po prostu nauczyć lepiej polskiego, jako to jest jakby mój ojczyzny język. Na świecie funkcjonuje 70 szkolnych punktów konsultacyjnych zorganizowanych przy polskich ambasadach. Uczniowie w większości z nich kształcą się w soboty, mając tym samym dodatkowy dzień szkolny w tygodniu. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 22:33. 24 godziny w Polsce i na świecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza doniesienia o kolejnym ataku na Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Jak powiedział informacyjnej agencji radiowej dyrektor biura prasowego MSZ Rafał Sobczak, w brytyjskim Telford w nocy z czwartku na piątek zraniony został nasz rodak, ale został on już wypisany ze szpitala. Informacje, jakie nasze służby konsularne pozyskały od miejscowej policji, Polak został ranny, żyje, rana była rozległa, natomiast jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.